Witajcie widzowie! To jest Nissan Qashqai trzeciej, świeżutkiej, nowiutkiej generacji. Kolejny samochód prasowy przekazany mojej redakcji. Zatem tym razem bardzo serdecznie dziękuję za to Nissan Polska, a Was zapraszam na test. Dla mnie marka Nissan kojarzy się z dwiema rzeczami. Albo z samochodami sportowymi, takimi jak model Sunny GT i R, który w latach 90. zasuwał po odcinkach specjalnych moich ukochanych rajdów, albo na przykład Skyline, którym pokonałem setki kilometrów. Wirtualnie, w grach samochodowych, gdzieś na przełomie wieków. Druga rzecz, z którą kojarzy mi się Nissan, to mała miejska Mikra, konkretnie model K11, czyli to takie jajeczko z końca lat 90., bo to właśnie na K11 zdałem egzamin na prawo jazdy kategorii B w 2001 roku, zatem zawsze dużym sentymentem darzyłem to małe miejskie autko. Kiedy Nissan zaczął, jak wszyscy inni producenci, iść w SUV-y, ja do końca w to nie poszedłem, bo takie auta jak wczesne Murano, X-Traile to nie jest coś, co mnie jakoś szczególnie gra na emocjach i zdecydowanie nie był tym pierwszy Qashqai, który dla mnie był autem zawsze brzydkim, ciasnym, wolnym i na dodatek paliwożernym, ale akurat to ostatnie to każdy SUV ma w standardzie. Ten zresztą też nie jest najoszczędniejszy, ale o tym opowiem Wam później. Druga generacja Qashqaia też mi się nie podobała. To był taki gruntowny lifting tak naprawdę stylistycznie. Ten samochód bardzo był podobny do swojego poprzednika i chociaż nigdy nim nie jeździłem, to nie żałuję. Tym razem, kiedy patrzymy na przód tego modelu, widać, że Nissan odrobił lekcję. Ten samochód wygląda zupełnie inaczej. Wygląda nowocześnie, zadziornie, agresywnie nawet lekko bym powiedział, a przede wszystkim nie jest już takim właśnie napompowanym klocuszkiem, bąbelkiem jeżdżącym na kółkach, tylko takim fajnym, bardzo lekko narysowanym nadwoziem. Mnie szczególnie ujmują te lampy w kształcie takiej bardzo pociągniętej wstęgi, która idzie tak jakby jeszcze pod maską i tutaj tuż przy niej w to jeszcze wsunięty jest taki ząb w kolorze nadwozia, na którym ukryto malutki napis Qashqai, co jest bardzo fajnym detalem, bardzo mi się to podoba. Do tego mamy typową dla dużych terenowych Nissanów, ale odpowiednio wyskalowaną atrapę, która nie dominuje tego przodu, to po prostu jest takie bardzo proporcjonalnie spasowane. Na dodatek mamy tutaj jeszcze taki czarny pas, który dzieli ten chrom na pół, dzięki czemu on też właśnie nie jest taki za duży, nie jest taki przesadzony. Wygląda to estetycznie, wygląda to ładnie i cały przód tego samochodu mi się po prostu podoba. Z tyłu lampy też wyglądają znakomicie, są wyraźnie węższe niż u poprzednika, przez co optycznie wydłużają, rozszerzają to nadwozie, ono wygląda świetnie. Jeszcze tutaj wchodzą tak na tylne błotniki, myślę, że na przykład na rynkach amerykańskich tutaj pewnie jest wpasowana obrysówka, u nas to po prostu taki detal stylistyczny, który moim zdaniem wygląda dobrze. Na dodatek jeszcze, żeby jeszcze bardziej zwęzić, obniżyć to nadwozie, dość wysoko wychodzi czarna część zderzaka z dodatkowymi ozdobnikami. To wszystko sprawia, że wydaje się już taki bardziej upakowany, szeroki, fajny. Między lampami jest duży napis Qashqai, też bardzo taki elegancki. Widać, że Nissan idzie w kierunku takiego samochodu, który ma się nie tylko podobać, ale ma właśnie też troszeczkę świadczyć o statucie właściciela. Ja tutaj nie będę oczywiście używał mojego ulubionego słowa, wiecie o jakim mówię, więc na pewno nie jest to samochód tego typu. Natomiast wygląda to po prostu lepiej, świeżo, fajnie. I tylko zastanawia troszeczkę malutki logotyp Nissana. Producenci przyzwyczaili nas do tego, że teraz przyklejają ogromne loga swoich firm z przodu, z tyłu, nawet często na drzwiach przednich albo na błotnikach, a tu mamy takie malutkie logo Nissana. Moim zdaniem wygląda to bardzo dobrze, ale nietypowo. A co Wy o tym myślicie? Patrząc z boku na to nadwozie, znowu mamy ładne zabiegi stylistyczne. Linia okien wprawdzie zwęża się ku tyłowi, ale nie jest to tak bardzo mocno podwinięte jak w Mazdzie, więc z tyłu nie powinno być ciasno. Na dodatek czarny dach sprawia, że wydaje się, że te szyby są większe, więc też nie ma takiego zaburzenia tych proporcji. Podobają mi się też te ogromne 20-calowe felgi, charakterystyczne dla najbogatszej wersji Tekna Plus. Oczywiście wiecie, że ja nie lubię jeździć na takich ogromnych felgach, bo to nigdy nie przekłada się na komfort, ani ten odczuwalny na pupie, ani ten z zawieszenia płynący, ale wyglądu tym felgom odmówić nie można. Wygląda na nich Qashqai po prostu jak taki mały go-kart. Bardzo, bardzo fajnie. Zdecydowanie nie fajnie, za to wygląda niestety ten kolor. Ja wiem, że one są teraz bardzo w modzie. Wszyscy kupują te szare samochody i cała grupa Volkswagena produkuje auta w tych kolorach. No i też widzicie część producentów japońskich, czy też generalnie azjatyckich. Ja nie jestem zwolennikiem tych kolorów, według mnie one wyglądają źle, a przede wszystkim bardzo ciężko jest wypatrzyć samochód w tym kolorze w ruchu miejskim. Oczywiście mamy obowiązek jazdy na światłach, ale sami wiecie jak to jest. Kiedy nie ma automatycznych świateł, tak jak tutaj na przykład, pada deszcz, jest lekko za chmurą, ktoś nie zaświeci tych świateł mijania i ten samochód na przykład z tyłu jest w ogóle niewidoczny, z boku jest w ogóle niewidoczny i dlatego ja totalnie nie biorę tego lakieru za coś fajnego. I wręcz mam takie przemyślenie, że te samochody w tych kolorach wyglądają trochę tak, jakby w fabryce ktoś pomalował je podkładem, potem zapomniał dać właściwy kolor, bezbarwny i wypchnął do salonu. Czas zaglądnąć do wnętrza, które jest dla mnie absolutnie największym zaskoczeniem tego samochodu, bo jeżeli coś o nim można powiedzieć, to w zasadzie wystarczy powiedzieć jakość. Jakość, jakość, jakość. Przez wszystkie przypadki można to słowo odmieniać i ono będzie pasowało do Nissana Qashqai'a trzeciej generacji. Jest to bardzo duże zaskoczenie, dlatego że tutaj praktycznie nigdzie nie jest twardo. Mamy na dodatek mieszankę dwóch kolorów, mamy metal, mamy te wszelakie dodatki, które wyglądają bardzo, bardzo spójnie, bardzo estetycznie i bardzo drogo, bo mamy tak. Góra drzwi jest czarna, jest miękka, góra deski także. Zaraz pod tym mamy niebieski, taki skórzany materiał, jeszcze z białymi przeszyciami. On się powtarza na podłokietniku, który jest miękki, powtarza się na desce rozdzielczej i przez całą tą deskę się ciągnie. Wygląda świetnie. Pod nim mamy listwę, która nie jest z pianoblak. Zresztą podobne to tworzywo występuje też tutaj wokół dźwigni zmiany biegów i podobne występuje tutaj na panelu z przyciskami na drzwiach jednych i drugich. Wygląda świetnie, jest to takie szczotkowane, plastikowe piano black, które się nie palcuje i to jest świetne. Wygląda drogo, wygląda fajnie, wygląda ładnie, jest czyste i jest dobrej jakości. Jak już jesteśmy przy tym panelu, zwróćcie uwagę też na przyłączniki, które mają wykończenie chromowane i nie wyglądają na takie, które za 5 lat zaczną się zeskrobywać. Wyglądają naprawdę dobrze. Jak już jesteśmy przy chromach, no to popatrzcie na klamki, popatrzcie na wykończenie nawiewów. To wszystko jest w takim satynowym chromie. To nie jest błyszczący chrom, tylko taki satynowy, elegancki, znowu schludny i taki sprawiający wrażenie dobrego jakościowo. Tunel środkowy również wykończony jest tym miękkim, takim niebieskim tworzywem, taką skórą. A skóra, taka już naprawdę definitywna skóra, jest oczywiście na fotelach, na bardzo wygodnych, regulowanych elektrycznie, z pamięcią i z masażem fotelach przednich, które są na dodatek podgrzewane, nie mają niestety wentylacji i myślę, że to może być problem w lecie, bo jednak całe to wnętrze jest praktycznie czarne. A czarne wnętrze to nie jest coś, co ja lubię, co zresztą doskonale wiecie. Na szczęście w przypadku Qashqai'a trzeciej generacji w wersji Tekna Plus mamy ogromne szklane okno, które sięga aż nad głowy tylnych pasażerów. Do niego właśnie jest zresztą przyklejone GoPro, przez które w tej chwili oglądacie ten test. I jak popatrzymy sobie właśnie z tego GoPro, to jest ono skierowane na konsolę środkową, nad którą góruje ekran infotainmentu. W wersji Tekna Plus dosyć duży, w tych bardziej podstawowych wersjach on jest nieco mniejszy, ale nawet ten największy, nawet bardzo niskiemu kierowcy nie będzie wchodził w linię powyżej krawędzi dolnej okna, nie będzie wchodził w pole widzenia. Ekran jest dotykowy, ale ma też fizyczne pokrętła, ma przyciski, które doskonale pomagają nam szybko wskoczyć w odpowiednie menu. Poniżej ekranu nawiewy z fizycznym włącznikiem świateł awaryjnych, panel klimatyzacji, znowu fizyczny panel klimatyzacji, jak dobrze, że Nissan go zostawił, że w tym najnowszym Qashqai'u go mamy. Pokrętła bardzo łatwe w obsłudze, obok właśnie ogrzewanie siedzeń i tak jakby tu mógł w tym miejscu się jeszcze znaleźć przycisk wentylacji, ale nie znalazłem w konfiguratorze, żeby nawet były opcją. Sterowanie klimą i sterowanie dwiema kolejnymi opcjami charakterystycznymi dla tej droższej wersji. Ogrzewanie przedniej szyby, które świetnie sprawdziło się teraz w te chłodne poranki i ogrzewanie kierownicy również z tego samego powodu je w tej chwili będę chwalił. Poniżej ładowarka indukcyjna, gniazdo 12V, ręczna zmiana biegów, automatyczny ręczny, zmiana trybów jazdy, dwa uchwyty na kubki i schowek. Schowek, który ma dwa poziomy. Mamy, popatrzcie, taki podwójny uchwyt tutaj. Jednym poziomem otwieramy go i mamy takie małe korytko. Drugim poziomem podnosimy to korytko i mamy schowek, w którym znajdziemy gniazdo USB i USB typu C. Jeżeli jeszcze wrócimy na chwilę na sufit, tak całkiem maksymalnie, to zwróćcie uwagę na te słoneczniki, które wystają tutaj, wyglądają jakby były trochę za długie, ale dzięki temu bardzo łatwo można je chwycić, opuścić. Doskonale będą nam ratować wzrok przed nisko zachodzącym słońcem. Słoneczniki oczywiście z lusterkami podświetlanymi i jeszcze tutaj panel. Tutaj trochę tej jakości wydaje mi się zabrakło. On jest też bardzo estetyczny, tutaj na pewno nie ma żadnych ostrych krawędzi, jest ładny. Ale nie ma tu też na przykład chromiku, który mógłby się tutaj spokojnie znaleźć. Przyciski sterujące świeceniem, gaszeniem świateł we wnętrzu i regulacją zasłony tego ogromnego szklanego dachu. To teraz przyjrzyjmy się temu, z czym najbardziej obcuje kierowca, czyli kierownicy. Kierownica zaskoczyła mnie w momencie, kiedy wsiadałem do tego auta, bo jest duża. Ma bardzo dużą średnicę, na dodatek ma dosyć cienki, jak na dzisiejsze standardy, wieniec. A co już jest mega najbardziej zaskakujące, ale bardzo pozytywnie znowu, to zwróćcie uwagę na jej ramiona. One są takie ostro wyciosane, bezpośrednio dochodzą do wieńca, bezpośrednio dochodzą do poduszki, nie są tu wyzaoblane, dzięki czemu nie są takie misiowate, są takie właśnie fajne, kanciaste, bardzo pozytywnie je odbieram. Na dodatek znajdziemy na nich po prawej stronie sterowanie asystentami jazdy, telefonem, a po lewej sterowanie radiem. Jak dobrze, że Nissan nie założył tutaj tego joysticka z Renault, którego jak wiecie nie lubię, bo on jest nieintuicyjny i wolę zawsze sterować radiem w renówkach po prostu ręcznie tutaj, niż używać tego joysticka. Tutaj bez problemu steruję sobie ramieniem kierownicy. Na dodatek sama kierownica oczywiście pokryta jest skórką, ta skórka jest przyjemna w dotyku, podobnie jak wszystkie te materiały we wnętrzu, będę to podkreślał w nieskończoność, bo naprawdę wnętrze tego auta zaskoczyło mnie najbardziej. Nawet bym powiedział, że tutaj jest jak w Mazdzie. Sterowanie elektrycznymi siedzeniami pozwala nam w bardzo dużym zakresie regulować te siedzenia. Kierownica oczywiście regulowana jest w dwóch zakresach. Za chwilę zobaczymy, ile miejsca mam za sobą. Przyjrzyjmy się teraz jeszcze elektronice. Starter, który wydaje się być ukryty, bo on jest tutaj pod klimatyzacją, jeszcze tak lekko z tyłu, ale tak naprawdę przez ten tydzień ani raz się nie pomyliłem. Zawsze sięgałem do niego prawidłowo, mimo tego, że jest mały w takiej znowu chromowanej obwódce, ale bez problemu się w niego trafia. Zobaczcie najpierw na zegary. Zegary, które mają dwa widoki. Widok ten alternatywny jest trochę dziwny, dla mnie kompletnie nieintuicyjny, nie korzystam z niego. Przypomina nieco Citroena z tymi swoimi bocznymi, tak jakby bębenkami, natomiast no, dla mnie ten podstawowy jest zdecydowanie fajniejszy. Kiedy popatrzymy z kolei na infotainment, to on nam przypomina trochę ten z Renault, bo te kafelki są wszystkie definiowalne. Możemy wyjąć je i poustawiać sobie tak, jak nam pasuje, na trzech kolejnych ekranach. Według mnie tak jest najlepiej, bo wszystko, co jest potrzebne, jest pod ręką. Wiecie, że wcześniej sobie tutaj nie usiadłem, żeby nawet posprawdzać to, jak ten samochód z tyłu wygląda. Pomyślałem sobie, że w ten sposób będę bardziej naturalny. No i popatrzcie się, jakie to jest naprawdę mega duże zaskoczenie. Przecież tutaj jeszcze mam prawie całe dłonie możliwość wsadzić między kolana a siedzisko. Bardzo, bardzo obszerny. Tutaj chyba najbardziej widać przeskok pomiędzy generacjami. Poprzednie Qashqaje były tak ciasne, a ten ma strasznie dużo miejsca w środku. Tutaj mamy kieszonki w obydwu tylnych siedzeniach. A jak jest z jakością, tu już jest twardo. Tutaj widać, że jest trochę inaczej. Ale mamy też dalej to niebieskie tworzywko, takie skórzane. Mamy dalej te klamki w satynie. Mamy dalej to szczotkowane, plastikowe, czarne tworzywo. Dalej guziczki są z chromowanymi dodatkami. Z tyłu mamy kieszeń w drzwiach. Tak naprawdę to no, minimalne oszczędności widać, ale nadal jest bardzo dobry poziom. Bardzo dobrze jest też, jak chodzi o wentylację. Mamy osobne nawiewy. Mamy tutaj gniazdo USB i USB-C. Schoweczka dodatkowego w konsoli środkowej już nie ma za to. I jest podłokietnik, w którym znajdziemy dwa uchwyty na kubki. Myślę, że całość należy ocenić jak najbardziej pozytywnie. Jestem dobrze zaskoczony, naprawdę. Nissan Qashqai tutaj bardzo, bardzo pozytywnie zaskakuje. Jeszcze nad głową też miejsca nie brakuje i jeszcze mamy dwie osobne lampki dla pasażerów z tyłu. To w nocy się naprawdę przydaje, bo dobrze ten samochód jest oświetlony. Nie podeptamy sobie na przykład po czymś, co może leżeć na podłodze. Bagażnik jest całkiem spory jak na tę klasę samochodów, bo w sumie to mamy cały czas kompaktowego SUV-a i mieści w zależności od wersji około 480 litrów. 480 litrów może nie wydawać się aż tak dużą wartością, kiedy patrzymy na ten bagażnik, bo jest on dość rozległy, jest dość płytki, ale rozległy. Widać, że Nissan wykorzystał maksymalnie tutaj przestrzeń nad kolami, tutaj jeszcze w kącikach są dodatkowe skrytki. Mamy też dwa haczyki po obu stronach, gniazdo 12V, tutaj jest oświetlenie trochę nisko, ale daje radę. No i przede wszystkim jest ta składana podłoga, tak dwuczęściowo składana. Zastanawiam się, co przyświecało Nissanowi przy akurat takiej konstrukcji. Pod tą dwuczęściowo składaną podłogą mamy jeszcze dodatkową taką wykładzinę, którą też możemy całkiem wyjąć i chyba tak jest najłatwiej, żeby dostać się do dojazdowego koła zapasowego, w którym jest ukryty subwoofer. Tutaj całkiem fajnie w tych wytłoczkach wszystko jest poukrywane, więc nic nam nie powinno luźno po bagażniku latać, a to dosyć istotne. Zobaczmy teraz pod maskę. A pod maską możemy znaleźć silnik 1.3 turbo, który doskonale znany jest ze wszystkich produktów grupy Nissan, Renault i małych Mercedesów, czyli znajdziemy go i w Dacia Duster, i w Clio, i w A200, i właśnie na przykład w Qashqaiu. Trzeba oczywiście podeprzeć go patyczkiem. Podobnie jak w renówkach nie jest on przykryty żadnym niepotrzebnym tutaj plastikiem. Po prostu czysta mechanika, wygląda to bardzo fajnie. Ja to bardzo lubię, kiedy otwieram a pod maską widzę mechanikę, a nie tylko sterty plastiku. I poza tym silnikiem 1.3 w Qashqai'u możemy dostać nic więcej, bo dokładnie tylko ten jeden motor występuje w tym samochodzie, ale można go skonfigurować na aż 4 różne sposoby. Podstawowy ma 140 koni i łączony jest z manualną skrzynią biegów. Następnie w bogatszej wersji ma on 158 koni i ta wersja 158 koni ma aż 3 możliwości konfiguracji. Albo będzie z manualem, tak jak w tym przypadku, sześciobiegowym, bardzo fajnym, zresztą o tym opowiem Wam za chwilę, albo będzie z automatem, albo już w takim topowym skonfigurowaniu będziemy mieli 158 koni, automatyczną skrzynię biegów i napęd na 4 koła. Tego napędu chyba najbardziej brakuje w tym samochodzie, zwłaszcza teraz w tych warunkach, kiedy zrobiło się ślisko, jest mokro. Praktycznie cały tydzień, kiedy jeżdżę tym samochodem, pada, właśnie go przed chwilą trzeci raz umyłem, żeby ładnie wyglądał do testu. Na szczęście tutaj pod maską się nie ubrudził, wygląda estetycznie i czysto. A jak jeździ? Przekonajmy się. Na początek jeszcze dwie sprawy formalne. Po pierwsze, jeżeli podoba się Wam ten test, pamiętajcie o subskrypcji, o kciukach w górę, bo cały czas bardzo niewielki procent moich widzów, którzy oglądają ten test chociażby, jest subskrybentami, a im więcej subskrybentów, tym większa szansa na kolejne ciekawe samochody do testów. A teraz już ruszamy, przy czym oczywiście ruszamy z testem Kamila, czymś, co jest w każdym moim filmie. I jeśli chodzi o Nissana Qashqai'a, to test Kamila jest, myślę, bez problemu zaliczony. Wprawdzie jest tu malutki próg pomiędzy siedziskiem a oparciem, ale on nie łamie nam kręgosłupa, jest w sam raz, także możemy już zaczynać. Mamy siedzenia z pamięcią, więc momentalnie te siedzenia nam wrócą do właściwego ułożenia. Wystarczy przycisnąć przycisk, już oparcie wędruje do góry. Mamy te tryby jazdy Eco, Standard i Sport i od nich zacznę, dlatego że w tym momencie jeszcze włączyły się kamerki, o widoczności powiem Wam za chwilę. Dlatego, że w trybie standard jest bardzo duża przerwa pomiędzy tym, co dzieje się z naszą prawą nogą, a tym, co robią koła. Mianowicie jest taki lag w tym momencie, o właśnie, dodałem dość mocno gazu, a on się praktycznie nie zebrał. Dopiero w momencie, kiedy nabrał takiego około 2000 obrotów, to ruszył. Ja wiem, że tutaj jest manualna skrzynia biegów, ale tutaj nie jest to kwestia odpuszczania sprzęgła, bo moglibyśmy nawet strzelić ze sprzęgła, a i tak reakcja będzie taka sama, czyli po prostu ten samochód tak zmuli. W momencie, kiedy przełączymy się w tryb sport, minimalnie się to zmienia. W momencie, kiedy przełączymy w tryb Eco, to oczywiście zmienia się w drugą stronę, natomiast nawet w trybie sport jest ten taki zauważalny lag, bardzo trudny do określenia jest powód tego spowolnienia, natomiast jest to bardzo nieprzyjemne i prawdę mówiąc psuje bardzo frajdę z jazdy tym samochodem, bo kiedy sobie tak chcemy szybko ruszyć ze skrzyżowania, to musimy brać pod uwagę to, że tą sekundę stracimy na tym takim szybkim, chęci tego szybkiego ruszenia. Zastanawiam się, czy jest to obliczone na przykład na to, żeby oszczędzić półosie? Chyba nie, przecież tutaj nie powinno się nic z półosiami dziać, znowu nie mamy tutaj nie wiadomo ile mocy, a jednak mimo wszystko zdarza się ten ruch takiego opóźnienia i no niestety to bardzo rzutuje na poczucie jazdy tym samochodem. Jeżdżę nim już tydzień i cały czas jest to moim zdaniem największy problem właśnie w jeździe tym autem. Nie ma tego problemu na pewno sama skrzynia biegów, bo skrzynia biegów działa tutaj bardzo dobrze, tak powiedziałbym po japońsku, czyli jest mocno precyzyjna, pozwala szybko zmieniać biegi. Jedyne co, to jej punkt zero, punkt neutralnego biegu jest tak jakby za bardzo do przodu, przez co wszystkie biegi są za bardzo do przodu. 1, 3, 5 wymagają wyprostowania niemalże ręki, natomiast 2, 4, 6 chcielibyśmy jeszcze trochę dalej cofnąć rękę, a ona już tutaj jest zapięta na tym biegu i już dalej ręką nie ruszymy. Jak na niespełna 160 koni mechanicznych, to dynamika jest dość przyzwoita, chociaż jej tak nie odczuwamy właśnie przez to, że nie mamy tego startu takiego gwałtownego. Natomiast kiedy w trasie przyjdzie nam przyspieszyć, odpowiednio dobierzemy przełożenie sobie, to oczywiście Qashqai zrobi to, czego będziemy od niego oczekiwać, zrobi to dość szybko, ale też i przy tym swoje wypije, co jest, myślę, kolejną rzeczą, która zaskakuje negatywnie w tym silniku, bo przecież to 1.3 znamy z wielu innych samochodów i generalnie poza tym, że właśnie zawsze jest to silnik bardzo dynamiczny, to jest to też silnik dość oszczędny. W Renault Arkanie, którą niedawno testowałem, do której link się Wam pojawia tutaj w tej chwili, to spalanie było o około 1,5 litra niższe, bo w tym momencie od wyjazdu z salonu Nissana jest 530 km i średnie spalanie 7,8. Uważam, że to jest naprawdę o te 1,5 litra za dużo, bo zejście poniżej 7 w Arkanie nie stanowiło żadnego problemu, a to też był przecież SUV może ciut mniejszy, no i ciut mniejszy powiedzmy od Qashqai'a, ale nadal z tym samym praktycznie motorem, jeszcze z automatyczną skrzynią, która przecież zawsze się mówiło, że wpływa na zwiększenie zużycia paliwa. Tak jak teraz, jadę po równej, w miarę świeżej drodze, no to zawieszenie przyjemnie pracuje, jakieś takie bujnięcia neutralizuje w sposób sprężysty, no i przede wszystkim cichy. Natomiast kiedy wjedziemy na dziurawą drogę, to tutaj dają sobie znać te 20-calowe felgi, o których wspominałem przy prezentacji z zewnątrz tego samochodu. Po prostu dobija to zawieszenie, tłucze się bardzo takimi głośnymi. Oczywiście to nie jest hałas zużytych elementów, broń Boże, przecież samochód jest prawie nowy, gdzie jest 11 tysięcy kilometrów w tym momencie, ale te uderzenia są takie słyszalne i moim zdaniem przede wszystkim odpowiadają za te uderzenia te 20-calowe felgi. Gdybyśmy tutaj mieli 18, ba, nawet 17, to wygląd tego auta dalej byłby fajny. Na pewno nie aż taki go-kartowy, jak to określiłem, ale nadal byłby na pewno bardzo fajny, podczas gdy w tym momencie, kiedy mamy te koła 20-calowe, no to niestety, ale ten samochód jest bardzo głośny na nierównościach, takich uskokach, typowych uszczerbkach w drodze. Odczuwamy je w głośny i bardzo uciążliwy dla pasażerów sposób. Od początku mojej przygody z YouTube'em podkreślam to, że w porównaniu z samochodami sprzed 15-20 lat samochody nowe poczyniły postęp największy w dwóch dziedzinach. Po pierwsze wyciszenie wnętrza, po drugie światła. I w obu tych przypadkach Nissan Qashqai jest dokładnie taki, jak należy tego oczekiwać. Reflektory matrycowe LED, które są w tym samochodzie, świetnie wybierają to, co dzieje się przed nami. Mamy samochód, cały czas są doświetlone pobocza. Skręcamy, wyłączy oczywiście ten segment, gdzie się pojawi jakieś auto. Cały czas naprawdę świetnie widać, jak pracują te światła, żeby jak najwięcej drogi było oświetlone. I to jest coś, co na pewno docenią ci kierowcy, którzy dużo czasu spędzają podczas jazdy nocą. Chociaż tak naprawdę w tej chwili, o tej porze roku, to większość z nas dużo czasu spędza podczas jazdy nocą. W związku z czym te LEDy, duży plus, myślę, że jest to poziom, którego nie powstydziłoby się nawet Volvo, które jest moim zdaniem wzorcem, jak chodzi o światła matrycowe w tej chwili. Wyciszenie wnętrza wraz z tymi naprawdę fantastycznymi fotelami, które jeszcze mają minimalne te masażowe, dodatkowe funkcje, znaczy no może nie minimalne, ale jest to jeszcze dodatkowy taki plusik tych foteli, to kolejna rzecz, która w Nissanie jest na świetnym poziomie. Tak jak jakość tych materiałów, tak i właśnie sama budowa tych foteli plus wyciszenie wnętrza sprawiają, że po długiej trasie, tak jak wracałem tym samochodem z Warszawy do Krakowa, nie odczuwamy w ogóle zmęczenia, jest komfortowo, jest cicho, plus ten szósty bieg przy prędkościach około 110-120 km na godzinę sprawia, że jedziemy w warunkach, które pozwalają się nam zrelaksować i na pewno nas nie męczą. Trasa to jednak nie wszystko, dlatego na koniec jeszcze wrażeń z jazdy. Jedna duża zaleta Nissana Qashqai'a najnowszej generacji, widoczność. Mamy duże lusterka zewnętrzne, one nie są tak duże, żebym się nimi zachwycił, wow, jak w busie, no ale tak naprawdę nie muszą być, bo to jest samochód osobowy, miejski, kompaktowy SUV, a nie bus, więc te lusterka są w sam raz, doskonale oddają to, co dzieje się z tyłu. Mamy też oczywiście wszystkich asystentów jazdy, bo już o tym nawet nie wspominam, bo teraz mało który samochód ich nie ma, natomiast mamy tu oczywiście też asystenta martwego pola, który w zasadzie się nie przydaje, bo lusterka są tak duże, że jeśli dobrze je ustawimy, to w zasadzie to martwe pole przestaje istnieć. Mamy też zestaw kamer 360 stopni, który na pewno pomoże nam przy parkowaniu, zwłaszcza, że mamy też czujniki tego parkowania, ale nawet gdyby nie było kamer 360 stopni, to i tak widoczność do tyłu jest jak na SUV-a, naprawdę niezła. Szyby z tyłu są bardzo duże, dużo większe niż na przykład w Mazdzie, którą przywoływałem tutaj w zakresie jakości tego wnętrza, ale tylna szyba też jest bardzo duża. Ja oczywiście mam ją częściowo zasłoniętą banerem z nazwą mojego kanału, bo korzystam i tak głównie z tych lusterek zewnętrznych, ale nie zmienia to faktu, że o widoczności tego samochodu, no i hamulce też są bardzo dobre, że o widoczności tego samochodu można powiedzieć same pozytywne rzeczy. No i właśnie, o hamulcach również, oczywiście tarcze, tutaj zaskoczenia nie ma, ciężko, żeby w samochodzie jakimkolwiek innym niż w segmencie A były jeszcze bębny. Tarcze na wszystkich kołach, hamulce bardzo skuteczne, ale też właśnie ani grama sportowości w nich nie ma. To są takie hamulce, żeby się nam dobrze jeździło, żebyśmy wiedzieli, że zawsze ta moc zatrzymywania pod nogą się znajdzie. Podsumowując, tak jak w tytule, do 3 razy sztuka, za 3. razem Nissan zrobił znakomitego Qashqaia. Samochód, który wyróżnia się nietuzinkowym, bardzo nowoczesnym, lekkim designem, z dużą ilością takich ostrych, modnych krawędzi. Samochodem, który w środku zachwyca jakością, tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Samochodem, który jest bardzo dobrze w tej wersji wyposażonym i który sprawia przyjemność z jazdy, jeżeli nie oczekujemy od niego, że będzie jakiś nadmiernie szybki. Gdyby tylko trochę mniej palił. A jakie jest Wasze zdanie na temat nowego Qashqaia? Napiszcie o tym w komentarzach, pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym teście.